Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj jest ze mną Mikołaj. Cześć, witajcie. No, jak możecie zauważyć, nie jesteśmy na Łosinie, jesteśmy na mapie Stopkowo V5. No, na takiej serii tu po sąsiedzku można powiedzieć. No, ja tu na takich mniejszych maszynach, Miki na większych. Zaraz wam zrobię też oprowadzenie po gospodarstwie. Ogólnie ten odcinek nagrywamy drugi raz, bo taki fajny, długi już miałem odcinek. Sąsiadowi wózek chcę pociągnąć. Miałem taki długi odcinek nagrany, znaczy nagrany, no byłby nagrany, gdybym włączył nagrywanie, więc Michał Pajac. No, jadę teraz Mikiemu wózek podciągnąć, o kurde. I no, bo on mi ogólnie usługowo tnie, bo ja kombajnu nie posiadam, bo bida. Bida, znaczy bida. Nie stać go na paliwo, tak? Ale ten wózek się coś buguje pod tym MTZ-em. O! Dobra, tu ci go postawię, będzie dobrze chyba, nie? O, tak. O kurde, zboże. No, to ja sobie idę zaprezentować. O ja pierdzielę. O! Gospodarstwo. Dobra, jedź. Jać. Dobra. Cyk pyk, normalnie. Dobra, pojadę wam zaprezentować pójdę wam zaprezentować gospodarstwo. Tak, zaczniemy od głównego konia pociągowego, jakim jest MTZ 82 Belarus, czy jakoś tak. Ursus C330 po generalnym remoncie. Bez tłumika, bo tamten stary się rozklekotał i nowy jest zamówiony i czekam aż przyjedzie. Też właśnie nowe siedzenie jest i nowa kierownica zamówiona i też czekam. Rotacyjna stara zapyziała taka. Było koszone na odcinku nią o tam. No, ale ciul. Opryskiwacz Pilmet 600 litrów. Lemken Opal 90. Lej też po remoncie. Był remontowany ino. Rozrzutnik obornika polski, siedmiogwiazdówka z grabiarka, beczka na wodę, Akpil Bulwa 2, Rolmako Gruber, Krukowiak, taki podajnik do ziemniaków i w ogóle, Bulw rozmaitych, no, siewnik 4-metrowy i prasa Maskar 21-20, tutaj Kerszer sobie stoi, tu moje stado łowiec i baranów, 10 łowiec, w tym dwa barany, no. Jestem nastawiony na hodowanie owiec i teraz tak, ogólnie ludzie se złożę kosiarkę, cyk, dobra, nie wiem właśnie jak to się powinno składać tą kosiarkę, O Jezu, jak jedzie. czy się powinno tą kosiarkę składać jak jest opuszczona, czy jak podniesiona. Ale po prostu nie ten raz chyba w życiu widziałem jak ją ten rozkładali. No, tu ją odepnę nie pod dachem, bo żeby tam nie zawadzała po prostu. Belkę sobie założę jeszcze. Dobra, git. No, jak widzicie, 30 już na felgach nowego typu i obciążnikach nowego typu i felgach chyba też. Nie wiem, czy tam się coś różni. Ale pewnie się coś różni. Jak głośno. No, dudni. Na tą większą sobie na początku. No, pewnie się zapytacie, czemu 44 tysiące, a już wam odpowiadam, bo Miki ten, mi już kosił jedno pole. Aha, jeszcze zaczep muszę założyć. Tyk. Ten, Miki mi już ciął jedno pole z pszenicą i tam za tamto dostałem 8 tysięcy, a tutaj jeszcze trochę za wełnę dostałem ostatnio i muszę oddać jednemu chłopowi, bo mi pożyczył, pożyczkę mi dał po prostu taki znajomy. I ten, a co, ty już pełny byłeś? Tak. O kurde, grubo. A potem możesz jechać chyba na szóstkę jest moje pole? No, na szóstkę możesz lecieć. No, ogólnie to tak. Cztery pola, posiadam 10 owiec. Dwa barany. Jak już mówiłem wcześniej. To tą przyczepę ja tu może odepnę. A zmieści się tam jeszcze coś? No, trochę wejdzie. Tutaj w sumie niepotrzebnie odpinałem, bo nie wiem, czy to wejdzie. No poczekaj, jak tego to się wsypie, a najwyżej tam po pole to chyba w zbiorniku się zmieści. No, i tak na skup muszę jechać i tak. W sumie czekaj, cofnę tą przyczepą. No, pewnie się zapytacie, czemu MTZ-a sobie nie podepniesz. Nie podepnę sobie, bo mam plana jechać gruberować, a 30 i tak da radę, bo to jest mocna maszyna. Wam powiem. I nikt cię nie zatrzyma. No.
No, powinna dać radę, a MTZ-em sobie pojadę grube rowę, tam to pole co mi kosił. No. Jeszcze trochę do baranów będę, znaczy do owiec będę miał trochę słomy, bo tam może się wścieli trochę zawsze. No, Miki tutaj duży bamber. Jak chcecie oprowadzenie u niego po gospodarstwie, to 100 łapek w górę i robię oprowadzenie u niego po gospodarstwie. Znaczy się robię, on będzie oprowadzał, ja będę nagrywał to wszystko. Tak. Dobra, taki kadr ładny. No, jest pełna. A weszło, zmieściło się? Nie wiem, bo nie wiem jak się patrzy w tym twoim kombajnie, bo to takie nowe szkurdy. A, 34 kilo to Tak, znaczy. kilo. Dobra, to ja jadę z tym na skup, a ty tam sąsiad wiesz gdzie jechać, nie? Ja se poradzę. Tam koło Wiesława jedź. Tak, o Wiesława. A, ja już wiem gdzie ty pojedziesz. Dobra, nieważne. No, to 6,5 tony, to jest na 30. Już się większe tonaże nią ciągało. Kiedy z ziemniakami to się jeździło nią, kurde, MTZ. No, ogólnie jak zauważyliście, nie ma żadnego ciągnika z turem, ani żadnej ładowarki, etc. Będzie trzeba po prostu to wszystko zakupić, ale póki co nie ma na to finansy. Znaczy są, ale wpierw wolę oddać, a nie potem i tam duży procent wywali ten kolega i będzie lipa. No, bo tam jemu wiszę 30 koła, 30 tysięcy i no, tak to teraz chcę albo tura, albo ciągnik z turem kupić. Bo po prostu tutaj od sąsiada usługi biorę cały czas i żeby po prostu trochę zaoszczędzić, można powiedzieć. Dobra, 7 minut mamy. To tak Nie, do. nie śpiesz się do domu, dobra? Ja do domu i tak nie będę jechał, tylko tam na pole od razu. Ale mnie tu Mam mały zarzuciło. problem. Mnie tu zarzuciło trochę. A już wiem pewno co ty zrobiłeś, ale. Nie będę nawet ludziom mówił, bo to szkoda gadać wam mówię. Ale te wysokie tu wsypy porobili. Na tym skupia się ludzie, co tu prowadzą. Mam burty powykrzywiane, będę miał. Łe, a nie akurat. Dobra, teraz HW trzeba wysypać. Dobra. No, ogólnie Miki, to tam telefon możesz wywalić. Hydraulika jest poprowadzona tu przez autosankę, była przerobiona tak, że można hydrauliką dwie przyczepy przewracać. O, 5 kafli dostałem. No i 30 tysięcy jemu wiszę, czyli już koło 20 mam swojego. Potem Mikiemu pewnie z piątkę za usług. Nie, piątkę nie może. Trochę mniej. Zobaczymy. Ja na pole sobie już będę tam cisnął. Jakbyś zrobił cięcie takie malutkie? Dobra, no to się widzimy zaraz, bo Miki pewnie tam gdzieś musi iść i jesteśmy za. Jesteśmy. No. Ale kurde, ja to często mówię. No. Tak. Ja już Dobra, jadę. a tutaj co? Słoma? Sieczka. No ogólnie mało do sieczki zapomniałem grać, ale nie wiem, czy tu jest na stópkowie. No 30 jadę z przyczepami, a zaraz MTZ-a z gruberem się podepnie. To jest tu sypie. No tu jest też taki dosyć duży wykawałek. W sumie ja tutaj przyjadę może gruberować od razu. Bo tutaj pamiętam zawsze taka ziemia była, znaczy się tam taka ziemia była twarda, a tutaj zawsze się ładnie wszystko wbijało. Tutaj taki trochę widać piaseczek jest. Susza jak byk, kurde, co ja odwalam. No już mają tam wstęp trochę na twoje gospodarstwo, ludzie. No. O ma, Ale pamiętajcie, to nie. 100 łapeczek i nagrywamy o prowadzeniu Mikiego po gospodarstwie. A No. warto, bo naprawdę jest konkret. Gienek jak zwykle, promocja swojego produktu. Tak. Ty masz ten, tam z tyłu w tym kombajnie masz takie te nagarniacze słomy, nie? No. Jak u mnie w tym, w bulwie takie są. Tylko, że O do matko. ziemniaków ja to mam. O, pyk. No, bulwę sobie musiałem przestawić, żeby wyciągnąć mój gruberek Rolmako przepiękny. Też właśnie nowy nabytek, ale to już dwuletni. No, pod MTZ-a niektórzy ludzie pewnie powiedzą, co ty kupiłeś takie wielkie, pogrzało cię i w ogóle. Ale dla mnie jest taki w sam raz, więc no. Jak komuś się nie podoba, to niech nie ogląda i tyle, nie? No, Miki tu wózek zostawił, se stwierdził, że se przejedzie z headerem, a ja mu tu specjalnie wózek podciągałem. Tym przez całą wieś tam leci z headerem, pewno dwie osobówki skasowane w rowie leżą jakieś.
No, ale ze względu na to pole do Mikiego, bo żeby wam się fajnie oglądało, co tam też Miki robi. No, jeden odcinek Miki cały zmarnuje na koszenie u mnie. No ale co? Co się nie robi dla sąsiada, nie? No, ziemniaków ja za dużo nie mam, co prawda. Krukowiak może by potrzebny nie był, bo w tym roku trochę mniej, bo awarię miałem mojej sadzarki, bo pewnie zauważyliście, że tam sadzarka jest, nigdzie nie ma jej. Nawaliło coś tam do takiego właśnie grzebka, mechanika, no jak to woli, zaprowadziłem i niestety powiedział, no już tutaj za dużo się, znaczy za dużo by było wkładu w nią po prostu. No to ja stwierdziłem, no to nie robimy w nią, nie robimy i na złom ją wywiozłem, znaczy wywiozłem, na złom to wiecie, typowy Polak, by było trzeba powyjmować to co dobre. No i może się kiedyś kupi jakąś sadzarkę, a sąsiad mi dokończył sadzenie swoją sadzarką, bo ma taką ładną, czerwoną, zagramaniczną. Dobra, wpierw sobie pojadę tam, bo przyczaj i tak poujeżdża mi tym kombajnem wielkim. No, ale z gruberkiem powinien sobie też dać radę śmiało. Dobra, pyk, jedziemy. Może trochę za duży, w sumie sam się zastanawiam, czy nie jest za duży ten gruber. Ale możecie dać znać w komentarzu, czy nie jest za duży. Może się napisać, czy zmienić, czy zostawić. No. A Miki mi tam ładnie mu idzie, widzę ta robota. Tutaj jęczmy. Ogólnie tam na tamtym polu była pszenica. I na tamtym poprzednim, co mi kosił, co ten odcinek się nie nagrał, też była pszenica. A tutaj jest jęczmień, jary. No, wszystko jednego dnia się wykosi, bo nie ma co to wszystko, nie ma ten, nie ma co tam na parę razy. Musi żniwa i tyle, jutro do Żynki, można powiedzieć. No, dzisiaj mam sobotę, więc ten odcinek raczej w sobotę dostaniecie. W sobotę raczej powinniście dostać. No, bo po prostu odcinek ostatni raz był w czwartek. I tak co 2 dni będę się staram odcinek nagrywać, bo wczoraj na przykład ja nie mogłem. Bo nie miałem wczoraj czasu, żeby nagrać i no i tak to wyszło. A jak to tak długo jeszcze z tym odcinkiem będzie? No, jeszcze 10 minut. O matko. No nie, no bo ludzie chcieli dłuższe, to nagramy dłuższy. No, nagrywamy z tego względu właśnie tutaj, bo nie wiemy, czy ta osina wam się zbrzydła, tak mówiąc delikatnie, o, kikli, już za to robimy. Czy to miało A. znaczyć, że dużo jest w zbiorniku, czy co? No, jest o 90%. Nie wiem czemu w MT... O, dobra, zamknąłem w końcu To mi tabu. jedną odepnij na przyczepę. Czemu? Jeść tylko 30. Albo nie, albo zostaw, może dojadę. Najwyżej. To co, zbiornik już? O, pełniuszki, ile jest 5900? Matko Bożka. Jeszcze będę musiał MTZ-a odpinać. Po co? Nie no, może ujedzie 3 dH. Tylko zobaczymy w jakiej cenie jest jeszcze jęczmień, bo... O, lipa, gdzie trzeba poczekać do jutra. No w sumie ostatnie pole to może na przyczepach zostać, nie? Nie wmieści się na przyczepy. Nie? No w zbiorniku Tu we przynajmniej. mam. Ojej, to podjadę ci, czekaj. Co zbiorniku? O, ja jadę od razu na swoją pszenicę. Tutaj, o, widzisz obok. No wiem, że ty tu masz. Odepnij tą jedną przyczepę tam. Dobra. No, tu sanką podjadę, to Boże, kurde. ale głośno. No bez tu Mika, no wiesz, szczęście, że mnie policja nie złapała tyle, co przejeżdżałem przez tą ulicę. To zamknij tak, bo ci naleci tego. O Jezus. O Boże. I hu! I po remoncie. Jeszcze jeden będzie musiałem być. Ej, ej, nie tak ten. Bo za jak tak, Czekaj, bo jak zapomniałem, będzie. że to nie bizon. O. No, jeszcze w planach... Kurwa. Kurde. Jeszcze w planach mam ogólnie zakup właśnie kombajnu. No, jakiegoś tam. Ciasnego, ale własnego. Bo już za usługi dosyć dużo mi wychodzi to. I tak w ciągu 2 lat może bym się ten kombajn zwrócił, bo teraz też właśnie hektarów przybyło. Bo tak to miałem o wiele mniej, dlatego też ten gruber kupiłem, bo tak to podrywka i no było 6-skibówką. Tą 6-skibówkę sprzedałem, bo po prostu gruber zawsze się wbije, nie? A talerzówka już A to niekoniecznie. już wiem, jaki chce mieć kombajn. A kurde, fajny będzie. No. No, lecimy, nie śpimy. A taki ten z nowszych, czy ten ze starych?
Co? Za starych chyba. Nie A. wiem właśnie o co ci teraz, o które ci chodzi kombajn, no ale dobra. Taki bordowy. No. O. No. Lepszy niż twój będzie. O. A czemu z nowszych czy starych? No nie, bo myślałem, że taki nowy już. Nie no, stary, gdzie tam? Gdzie tam nowy na te moje kawałki, a tu jeszcze na usługi bym nie miał do kogo jeździć, bo tu konkurencja na tej wsi jak. Tylko wiesz co, ja ten śniadanko teraz mam. Tam to nie jest śniadanka, no i tyle. No i babunia mnie ten Zabije, no przytnie, dobra. przytnie mnie o No i głowę. dobra. Ja tu się trochę przetnę też. O Dobrze. Boże, przetnę się ta. No, przez Jak Boże. jedzie. No na co, no. Będzie mi wygodniej jeździć i 30 muszę stamtąd jeszcze zabrać. No, od razu uprawa za kombajnem, a tak to za rok to nie będę mógł pozwolić nawet na wywiezienie zboża na skup, bo kombajn będzie stał, ja pojadę na skup. No, ale tak, Niestety. takie to są plusy bycia samotnym rolnikiem. Czyli jakie samemu gospodarstwo prowadzi, o, tak powiem. No, możecie łapkę w górę też zostawić, bo trochę żulę te łapki w górę, ale chcę zobaczyć po prostu, czy ta seria wam przypadnie do gustu. I tak No, dalej. tak jak Michał mówi na początku, 100 łapek i oprowadzenie u mnie. No, dokładnie. A opłaca się, jak tam ktoś zwrócił uwagę, jak ja się tepałem po maszynach, to już trochę przedsmaczka dostał. No Więc. i widzi jaki kombajn jest, nie? No to chyba maszyny też muszą być adekwatne do tego. No, zobaczy się. No, takie ogólnie jeszcze właśnie wracając do MTZ-a, to takie dociążenie na przodzie, mam taką szynę i takie kątowniki, znaczy no na tych kątownikach, znaczy na takich grubych kątownikach mam tą szynę. Całowniki. Nie no, no w sumie no jak chce wygląda to cało nie może być. Nie może, tylko na pewno. No taki gruby całownik no. Ale kąty ma to ten. No, to sąsiad dzisiaj sobie nie wytnie, no w sumie może wytniesz, bo ty masz wysoką wydajność tego kombajnu. Wydę, no bo 6 hektarów na godzinę, to jest niecałe 2 hektary są, nie? No to... No, ale u siebie tam, aha, tam masz niecałe dwa. No, to akurat może Nie, ten. tutaj tą dziesiątkę mam niecałą 2, a tak to... No, Może ale zacznę jeszcze ten, tą 49, ale wątpię, żebym tam coś działał. jak widzicie, ogólnie Gruber robi robotę. Mało co resztek pożniwny zostaje, nawet jak jest nasieczkę tutaj. Robione. No właśnie, widzę, że nawet ładnie kryje. Jak na Tylko polski? nie wiem, czasem nie za duży on jest, no ale... No trochę, ale daje radę, teraz szczerze ci powiem, nie czuję tak mocno. Trochę przykopci, no ale to wiadomo, stary ciągnik to większość starych ciągników kopci, nie? Kurde, znowu będę miał pewien zbiór, nie dojadę do końca. Zwłaszcza Białoruśka. I teraz mam dylemat, którą przyczepę jechać sprzedać, znaczy się, którą przyczepę z. Czekaj, może, nie, no nie zmieścić. To jedź tamtą sprzedaj, bo ja ci zaraz tą nasypię, no do pełna. Dobra, to MTZ-a zgaszę. Zabiję. Co? Zabiję. To przeszkadza. W takim miejscu postawił, że... wiejski elewator. Gdzie to jest? O Boże, taki hektar nie, to pojadę tu do chłopaków to zawieźć, bo bliżej. A potem po odcinku najwyżej pojadę tam do nich. Dobra, to tu się chyba zmieszczę tutaj ten. Tutaj O ten. Boże Święty. Dobra, lecimy, nie śpimy. Jeszcze ogólnie ten. Wraz z tłumikiem ma mi przyjść jeszcze ten. Taki wzór, żeby szprajem sobie walnąć ten z autosana, ten. Autosana, znaczek na przyczepie albo naklejka. Zobaczymy co to jest w ogóle, bo ja sobie No wpisałem. sam nie wiesz, co zamawiałeś. No ja sobie wpisałem logo autosan i mi wyskoczyło, mówię, dobra, bierzemy to. Tak się domyślam co to może być, nie? Ale. No, pisało dwie sztuki, więc może naklejki to będą, się zobaczy. Ale moim zdaniem Możliwe. lepiej by było chyba takie normalne logo do szprejem, żeby sobie walnąć, nie? Co wtedy możesz czarne walnąć, białe. Ale raczej białe zrobię. No, zajedziemy znowu od tyłu tu do nich, bo nie chce mi się bolcy przykładać w przyczepie. No i będziemy kończyć pomału, jak tą przyczepę też sprzedam z zbożem. Prawidłowo. Dobra, trochę się trzeba tu zadbać, bo tu u nich taki wjazd jest ciulowy. Mogli ten, by mogli. No i tu też jest taki ciulowy, taki mały zrobili. Chłopaki, no ale. Byli A co młodzi jak. będzie, jak ja tam zacznę wozić? Boże. To ty nie do portu nie pchasz tego zboża swojego?
Coś upcham, ale na pewno coś tutaj do nich też odstawię. No te biny, te wszystkie trzy biny zasypiesz całe. Nie, no tam może dwie przyczepy im zawiozę, nie? No dobra, to Miki tam sobie dwie przyczepy zawiezie, no i ja wam dziękuję za oglądanie, łapeczkę w górę zostawcie, pamiętajcie, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to nie, może napisać w komentarzu, że dotrwał do 9:58, no i trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!